Paweł Chmielewski, PCH24 TV. Szczęść Boże. Moim rozmówcą jest profesor Rafał Chwedoruk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam. Na samym początku apel do naszych widzów, słuchaczy. Szanowni państwo, nasza telewizja istnieje tylko dzięki państwa wsparciu. Jeżeli chcą państwo, żeby dalej istniała i się rozwijała, to bardzo proszę o finansowe jej wspieranie. Jak to można zrobić? Jest wszystko pod tym nagraniem rozpisane. Panie profesorze, a przechodząc już do meritum rozmowy. Jesteśmy po wyborach, ale te wybory są cały czas podważane przez zarówno Platformę Obywatelską, jak i w jeszcze większej mierze przez różne media około platformerskie, jeżeli mogę się tak wyrazić. Czy zdaniem pana profesora to jest dobra taktyka, nawet nie żeby te wybory unieważnić, ale żeby przysporzyć Platformie Obywatelskiej więcej punktów wyborczych i dać jej, że tak powiem, wiatr w żagle, który w kolejnych wyborach parlamentarnych pozwoli ją wynieść dalej niż ostatnio? Kampania wyborcza Rafała Trzaskowskiego była pewnym nowum w polityce polskiej opozycji, albowiem była zasadniczym odejściem od strategii opozycji totalnej, negowania wszelkich poczynań rządu, nawet takich, które z perspektywy partii opozycyjnych niekoniecznie musiałyby być zupełnie nieakceptowalne. To pobrzmiewało od pierwszych godzin uczestnictwa Rafała Trzaskowskiego w kampanii. Przyniosło polityczne rezultaty. Tym niemniej po samych wyborach perspektywa politycznego wykorzystania sukcesu w sensie liczby głosów, no, okazuje się nie być tak prosta, jak to na pozór mogłoby się wydawać, i bardzo wyraźnie można odnaleźć w szeroko pojętych środowiskach opozycyjnych takie, które zdają się trwać przy strategii opozycji totalnej, no, czego przejawem byłoby negowanie wyniku wyborów w ogóle. Czymś innym jest zwracanie uwagi na różne uchybienia czy nieprawidłowości, które się zdarzają przy niemal każdej kampanii, ale w zasadzie w żadnej z nich w Polsce nikt nie miał wątpliwości, że per saldo wybory spełniały wszelkie standardy. Więc myślę, że w tym wypadku próby dyskutowania z wynikiem wyborów wiążą się z usiłowaniami utrzymania wpływu na różne segmenty środowisk opozycyjnych, w tym na takie, które chętnie pozostałyby przy tej jakby czarno-białej wizji rzeczywistości, która no, hermetyzowała opozycję i spychała ją na skrajne pozycje względem stanu społecznej świadomości. I trudno sobie wyobrazić, by był jakikolwiek poważniejszy polityczny cel w sytuacji, w której wybory cieszyły się wysoką frekwencją i szczególnie druga tura biła tutaj rekordy. Per saldo, gdyby rzeczywiście miały miejsce jakieś wielkie nieprawidłowości i tak dalej, to zwycięzcą ewentualnej dogrywki i mitycznej trzeciej tury raczej nie byłby żaden kandydat opozycji, więc potraktujmy to jako, powiedziałbym, okres przejściowy między starym a nowym wśród opozycji. Czy w takim razie nie każe to nam zakładać, że te najbliższe trzy lata przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi znowu będą upływały pod znakiem takiego wielkiego antypisu ze strony Platformy? To znaczy, czy Platforma chce, jest w stanie i czy potrzebuje tego, żeby stać się czymś więcej niż tylko antypisem? A może ta taktyka, wierzy Platforma i to jest też według pana profesora politycznie możliwe, że ta taktyka w końcu przyniesie jej sukces? No, można być antypisem na wiele różnych sposobów. To znaczy? Można być antypisem, powiedziałbym, radykalnym, można być antypisem umiarkowanym, można być antypisem wyrazistym ideologicznie, a można być eklektycznym i rozmytym. Paradoks polega na tym, że Platforma, żeby w ogóle walczyć z PiS-em i żeby sprawować przywództwo wśród opozycji, musi być owym antypisem. Tyle tylko, że ci wyborcy, którzy wahają się i warunkowo w jakiej sytuacji byliby skłonni poprzeć przeciwników PiS-u, to są wyborcy, którzy szukają umiaru i koncyliacji w
polityce. To są wyborcy, którzy nawet jeśli nie chcieliby ponownie głosować na PiS, to niekoniecznie chcieliby głosować na antytezę tego PiSu. Więc w tym sensie Platforma, czy jak inaczej ewentualnie formacja pod egidą Rafała Trzaskowskiego będzie się nazywała takim antypisem, pozostanie. Natomiast próba kontynuacji strategii totalnej opozycji, strategii kształtowania wizji pełnego, permanentnego zagrożenia dla demokracji i tak dalej, będzie utrwalaniem sytuacji, która jest, i ograniczaniem możliwości oddziaływania w opozycji na wybory. Notabene to, co obserwujemy na forum unijnym, pokazuje, że też w samej Unii Europejskiej istotne podmioty uznały to, że rządy PiS-u w Polsce nie są epizodem, ale wynikają ze strukturalnych czynników, i że jeśli chce się osiągać jakieś efekty w relacjach z Polską, trzeba stosować bardziej zniuansowaną taktykę, pokazywać możliwości i perspektywy współpracy. Zresztą takie echa z dyplomacji niemieckiej dobiegały już od dobrych kilku miesięcy. No i można tu zastosować pewną analogię do sytuacji krajowej. No, z całą pewnością przedłużanie dyskusji o wyniku wyborów temu nie służy. Mówił pan profesor o takiej grupie wyborców, która się waha, która może zagłosować na Platformę, a może też na Prawo i Sprawiedliwość. Czy da się tę grupę jakoś socjologicznie wyodrębnić? Czy ona ma jakiś konkretny interes, co się spaja, to konkretna grupa? Znaczy, takich grup tak naprawdę jest wiele. W tym przypadku mówimy o grupie raczej w aspekcie funkcjonalnym, a że ona pełni funkcję centrum, to nie znaczy, że wszyscy jej uczestnicy mają takie same poglądy polityczne. Ale po pierwsze, oczywiście można tutaj wskazać osoby, po pierwsze, mniej zainteresowane polityką, mieszkające w średnich i mniejszych miastach, sytuacyjnie często podejmujące decyzje. Po drugie, można tutaj wskazać wyborców PSL-u, o ile to pojęcie ma taki sam sens, jaki miało jeszcze kilka lat temu. Znaczy, można wskazać tych, którzy nie jeden raz w swoim życiu głosowali na ludowców, natomiast w sytuacji, w której ludowcy bardzo źle zrośli się z obozem liberalnym, to wielu z tych wyborców zaczęło przechodzić w stronę Prawa i Sprawiedliwości, choć w wielu aspektach nie są absolutnie tożsami z tradycyjnymi wyborcami prawicy. No i po trzecie, można tutaj wskazać wyborców najmłodszej generacji, którzy socjalizują się dopiero politycznie, są wahliwi w swoich sympatiach, uczą się dopiero polityki i często nie odnajdują się w sporze pomiędzy PiS-em a Platformą. I myślę, że mniej więcej w takich trzech grupach można by ująć tego typu wyborców, a więc wyborców raczej w średnim i starszym wieku z prowincji, byłych wyborców PSL-u, no oraz po trzecie najmłodszą generację. A jeżeli samo Prawo i Sprawiedliwość chciałoby poszerzać swój elektorat, bo wydaje się, że te ostatnie wybory pokazały, że jest chyba jednak jakaś pewna granica póki co, to gdzie należy szukać? Czy w której z tych grup właśnie może PiS tych nowych wyborców szukać, czy raczej powinno sięgać do Konfederacji? Prawo i Sprawiedliwość opanowało do perfekcji niemal umiejętność pozyskiwania wyborców z tych grup, które i tak były nadreprezentowane w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości. I warto to zwrócić uwagę na to, że były to grupy, które z reguły cechowały się niskim poziomem partycypacji wyborczej. I ta taktyka przyniosła PiS-owi, trudno powiedzieć, że sukcesy, raczej triumfy w całym cyklu
kampanii wyborczych. Natomiast no, są to wyborcy, którzy, no, powiedziałbym, są średnio nieco starsi od przeciętnego wyborcy drugiej strony, no i należą do grup wyborczych, które trudno zmobilizować, a które łatwo mogą się zdemobilizować. Prawo i Sprawiedliwość w tym sensie znalazło się w politycznym centrum. Bo to byli ci wyborcy, którzy nie byli zdeklarowani w swoich preferencjach, a opozycja jakby, czyli większość dobrowolnie to centrum opuściła, co było jedną z głównych przyczyn narastającego dystansu sondażowego i wyborczego między PiS-em a główną partią opozycji. Więc w tym sensie PiS już jest w centrum i gdyby chciał sięgać dalej, to musiałby już sięgać po wyborców, których w zasadzie powinniśmy w większości przypisać do wyborców drugiej strony. Bo do młodych ludzi to każda duża partia będzie prowadziła pracę w tym kierunku, no bo demografia jest niestety nieubłagana. Ale tutaj trudno będzie liczyć na trwałe rezultaty. PiS i tak odniósł pewnego rodzaju sukces w ciągu ostatniej dekady, ponieważ z partii, która miała śladowe poparcie wśród najmłodszych, udało się z czasem PiS-owi pozyskać pewną niszę, mniej więcej co piąty wyborca najmłodszej generacji głosuje na PiS, to dużo i mało. No, z pewnością mniej niż PiS oczekiwałby, porównując to z innymi grupami demograficznymi, ale jest to więcej, aniżeli było w pierwszej dekadzie XXI wieku i nawet jeszcze w pierwszych wyborach w drugiej dekadzie. Trudno liczyć na to, że młodzi ludzie nagle staną się bardzo wiernymi wyborcami powtarzającymi zachowania. Dopiero kiedy ich życie się zmieni, kiedy przestaną być ową najmłodszą generacją, kiedy będą kierowali się innymi motywami podejmowania decyzji wyborczych, aniżeli kierują się nastolatkowie, czy ludzie będący jeszcze studentami, czy młodymi pracownikami, no to wtedy któryś z instrumentów dających PiS-owi wysokie poparcie może zostać zastosowany. Nie mam cienia wątpliwości, że PiS, tak jak jego konkurenci, będzie w swoich jakby pracach bardzo dokładnie analizował poszczególne segmenty elektoratu opozycji. Szczególnie w generacji ludzi w średnim wieku, albowiem to oni odgrywają główną rolę z natury rzeczy w życiu społecznym, w gospodarce, w kulturze i tak dalej. A w tym właśnie segmencie pisma najtrudniej. A widać jakieś konkretne rozwiązania, które mogłoby Prawo i Sprawiedliwość zastosować, żeby do tych ludzi trafić? Znaczy oczywiście do jakiejś części już PiS trafia, no bo jeśli to staje się ponad 40%. Na razie są sceptyczni. Znaczy moim zdaniem najciekawszym pytaniem długoterminowym jest kwestia pracowników instytucji publicznych. Szeroko pojętych, od nauczycieli przez służby mundurowe, po pracowników publicznej służby zdrowia, instytucji kultury i tak dalej, albowiem niewątpliwie są to grupy, w których opozycja dysponuje gigantyczną przewagą nad PiS-em. Zarazem to PiS jako partia, nieco więcej niż Platforma, pomijam tu kwestię SLD i PSL-u, bo powiedzmy są to partie średniej wielkości, nie mające potencjału porównywalnego z główną dwójką. Są to zarazem instytucje, które funkcjonują za pieniądze publiczne, znaczy za pieniądze państwa albo samorządu. I im teoretycznie patrząc na siłę motywacji ekonomicznych w decyzjach wyborczych, no to tym wyborcom powinno zależeć raczej na państwie silniej obecnym w życiu społecznym, na liczniejszym sektorze publicznym i tak dalej, a więc niekoniecznie na tym, co główny liberalny nurt opozycji prezentował. Ale przecież na Platformie Obywatelskiej administracja rozrastała się cały czas. No, znaczy to jest kwestia przede wszystkim administracji samorządowej.
Aha. Czy reforma z 99 roku, która wprowadziła powiaty, spowodowała, że mamy dużo więcej urzędników niż mieliśmy w roku 89, a starsza generacja polskiego społeczeństwa jakoś tam kojarzy, prawda, z czynnikiem biurokratycznym rzeczywistość sprzed roku 89. Okazuje się, że może być jeszcze bardziej biurokratycznie. Oczywiście tam są różne segmenty, prawda? Administracja samorządowa z natury rzeczy będzie związała się z tym, kto w danej jednostce samorządu dominuje. A? Więc tu jakby wynik wyborów będzie miał na to olbrzymi wpływ. Natomiast w innych wypadkach państwo w sposób bezpośredni albo pośredni ma duży wpływ. Pytanie, czy PiS będzie potrafił znaleźć, powiedziałbym, język, którym potrafiłby wskazać na grę interesów, która dla tych grup wskazywałaby na to, że lepiej byłoby głosować na partię domagającą się istnienia państwa i aktywnych instytucji publicznych, aniżeli na partie, które raczej widzą rzeczywistość w kategoriach komercjalizacji, czy nawet w niektórych wypadkach prywatyzacji niektórych usług publicznych, ograniczania roli państwa i tak dalej. Tak by wynikało to jakby z gry społecznych interesów, natomiast oczywiście rzeczywistość nie jest taka prosta, więc to wydaje mi się być taką osią, której PiS pewnie będzie szukał możliwości oddziaływania na opinię. No, poza tym... A wśród konfederatów, bo jakby no, wydawało się, ta druga tura przebiegała pod takim hasłem, kto trafi do wyborców Konfederacji. No okazało się, że chyba trafili obaj kandydaci, bo głosy rozłożyły się niemal po połowie, ale to czy możemy mówić nadal, że Konfederacja jest największym zagrożeniem dla Prawa i Sprawiedliwości, czy raczej jest dla każdej partii swoistym zagrożeniem, albo właśnie nie stwarza zagrożenia, bo każdemu odejmuje porówno. Znaczy ja powiem tak, że moim zdaniem od mniej więcej dekady widać efekty socjalizowania młodych ludzi przez kulturę i model edukacyjny ukształtowany reformą z 99 roku, co przyczyniło się do powstania w Polsce potencjału dla partii libertariańskiej. Co ciekawe, podobne zjawiska występują u naszych południowych sąsiadów, to znaczy dla ugrupowania, które byłoby skrajnie liberalne w podejściu do gospodarki, dużo, dużo bardziej od nawet Platformy Obywatelskiej, a jednocześnie w kwestiach kulturowych byłoby neutralne. No, to znaczy nie byłoby ani konserwatywną prawicą, ani nie byłoby liberalno-lewicowe, pozostawiając to do wyboru swoim w tą stronę. Ale to chyba Ryszard Petru próbował taką formację stworzyć właśnie, liberalno-gospodarcza, nie zajmującą się tymi kwestiami tak zwanymi światopoglądowymi. Znaczy taką formację do jakiegoś stopnia chyba próbował stworzyć Paweł Kukiz, co mu się oczywiście nie udało. Nieodlegle od tego była identyfikacja Janusza Korwin-Mikkego. Mówię identyfikacja dlatego, że jego wyborcy często nie podzielali jego mocno konserwatywnych poglądów na wiele aspektów obyczajowych. Paradoksalnie nieodległy od tego, w jakimś momencie był mimo skrajnych poglądów Janusz Palikot. Nikomu się to nie udało i można się zastanawiać, czy Konfederacja z jej takim rysem ultrakonserwatywnym na pewno będzie w stanie długoterminowo utrzymać przy sobie bardzo różnych wyborców, co właśnie pokazała owa druga tura. Nie mam cienia wątpliwości, że topniejący, ale wciąż istniejący segment skrajnie prawicowych młodych wyborców, którzy przeszli przez doświadczenie różnych prawicowych subkultur młodzieżowych, aktywnych przez pierwszych 10-12 lat XXI wieku, że oni głosowali na Andrzeja Dudę. Natomiast pozostali wyborcy to wyborcy albo właśnie libertariańscy, albo tacy, którzy po prostu rzadziej interesują się polityką i głosowali po prostu na młodego kandydata.
I trudno sobie wyobrazić to, żeby Prawo i Sprawiedliwość, mając trzon swojego elektoratu wśród wyborców konserwatywnych kulturowo i egalitarnych w podejściu do polityki społecznej i gospodarki, mogło głosić poglądy zupełnie z tym sprzeczne i pozyskiwać tego typu wyborców. Ale pani profesor, w tym sensie tak... nie sądzę, żeby Konfederacja była sama w sobie zagrożeniem dla PiS-u. Zagrożeniem dla PiS-u mogą być sytuacje polityczne i społeczne, w których rodziłaby się w Polsce przestrzeń dla ataku na PiS z prawej strony. Na przykład kryzys gospodarczy, eskalacja napięć na rynku pracy, powrót bezrobocia i eksplozja na tym tle kwestii ukraińskiej, gdzie automatycznie pojawiałby się kontekst polityczny związany z polityką historyczną prowadzoną przez pomajdanowe władze na Ukrainie. Wtedy rzeczywiście mogę sobie wyobrazić to, że formacja na prawo od PiS-u, korzystając z takiej sytuacji, mogłaby zasiać wątpliwości nawet wśród bardzo wiernych wyborców PiS-u. No ale póki co jesteśmy odlegli od takiej sytuacji. Być może też dyskusja o energii atomowej w Polsce dla wyborców PiS-u niektórych mogły być trudne, ale po stronie Konfederacji raczej nie widać chęci kontestacji ewentualnej lokacji w Polsce elektrowni atomowych. No te ostatnie wybory pokazały, że gdy wystawiła Konfederacja Krzysztofa Bosaka, więc polityka bynajmniej nie libertariańskiego, tylko z Ruchu Narodowego, który gospodarczo ma program no, bardziej wolnościowy od PiS, ale jednak nie tak bardzo jak wolność, to przyniosło sukces większy niż w wyborach parlamentarnych choćby. Czy nie jest tak, że tak powiem ten narodowy element w Konfederacji będzie teraz mógł wzmacniać się i będzie po prostu pozyskiwał coraz więcej wyborców, marginalizując ten element libertariański? Nie sądzę, żeby tak było. Taka tradycyjna prawicowość konserwatywna, łącząca się z częstotliwością udziału w praktykach religijnych, kierowaniem się autorytetem Kościoła i tak dalej, z natury rzeczy, nie tylko w polskim społeczeństwie, dotyczy osób starszych, no co wynika z historii, z typu więzi społecznych, miejsca zamieszkania, i tak dalej. Już doświadczenie Solidarnej Polski i ministra Ziobry, który w dobie konfliktu z PiS-em próbował tworzyć własną formację, mimo że był politykiem osobiście bardzo popularnym i wiarygodnym dla wyborców PiS-u, zakończyło się absolutnym fiaskiem. No i mieliśmy do czynienia z drogą do Canossy i powrotem do Prawa i Sprawiedliwości. Wreszcie tak, że poglądy wśród młodych ludzi niespiesznie, ale ewoluują. Doba takiej, powiedziałbym, prawicowo-konserwatywnej kontestacji rządów Donalda Tuska, która wiązała się z protestami przeciwko ACTA, z wojną Donalda Tuska z kibicami piłkarskimi, na tym tle eksplozja popularności Marszów Niepodległości dobiegła końca. To są dzisiaj już wyborcy dwudziestokilkuletni, niektórzy zbliżają się do trzydziestki. Natomiast ci, którzy weszli w miejsce zajmowane w poprzednich elekcjach przez nich, mają poglądy bardziej liberalne na wszystko. A także w podejściu do czyli do jak rozumiem, zdaniem pana profesora, brakuje młodego na rybku takiego autentycznie prawicowego, który mógłby Konfederację zasilić. Można tak, znaczy Konfederacji jako formację narodowo-konserwatywną czy nacjonalistyczną. Konfederacja jako tak właśnie luźny zbiór różnych podmiotów, który może eksponować w razie potrzeby wątki libertariańskie, co szczególnie było widoczne w wyborach sejmowych. No mogę sobie wyobrazić trwanie tak. Natomiast dla tego typu formacji prawdziwym wyzwaniem stają się wybory samorządowe. One na przykład zlikwidowały Ruch Palikota. One zadały śmiertelny cios ruchowi Kukiza i analogicznie będzie z Konfederacją. To znaczy, myśli pan profesor, że ona nie przetrwa najbliższych wyborów samorządowych? Znaczy, mogę sobie wyobrazić pojedyncze, lokalne, izolowane sukcesy.
No, tak jak mam w Przemyślu prezydenta, gdzie wywodzi z ruchu Kukiza. Czy tak jak było z Biedroniem, prawda, którego partia faktycznie już nie istniała w skali kraju, on został prezydentem Słupska. Natomiast trudno mi sobie wyobrazić w sytuacji wyborów, które są najmniej zideologizowane, najbardziej przyziemne i pragmatyczne, po pierwsze masowy udział młodych wyborców i po drugie to, żeby dla średnich i starszych pokoleń w wyborach samorządowych oferta relatywnie młodych polityków mówiących o ultrawolnym rynku była atrakcyjna i adekwatna do tematu kampanii. Przejście przez takie katarzis nie jest proste. Nawet węgierski Jobbik, a więc taka stricte skrajnie prawicowa partia, dużo bardziej jednoznaczna, jednorodna niż Polska daleka prawica, mimo że miała demograficznie najmłodszy elektorat, młodszy i od Fideszu, i od socjalistów, i od liberałów, przestała się rozwijać. Im dłużej trwa polityka, im bardziej wyborcy się przyglądają ugrupowaniom, tym bardziej nowym formacjom, często radykalnych programach, utrwalić swoje poparcie. One mogą wykorzystywać tylko chwilę załamania, kryzysów i tak dalej, i później dostają bardzo mało czasu na to, żeby się przestawić. Nie potrafiła tak na przykład Samoobrona w polskiej polityce, która okazała się być epizodem na placu boju, pozostały PiS i PSL, prawda, walczący o wiejski elektorat. I myślę, że to będzie największe wyzwanie dla Konfederacji. W takich wyborach, jak wybory do Parlamentu Europejskiego, jak wybory prezydenckie w skali ogólnopolskiej, łatwiej jest Konfederacji, natomiast wybory samorządowe dają polityczne paliwo, możliwości organizacyjne i tak dalej. No i to oczywiście będzie bardzo, bardzo ciekawe, na ile trend wzrostu frekwencji wśród najmłodszych na przykład objawi się też przy wyborach o stosunkowo niskiej frekwencji. Panie profesorze, na koniec jeszcze jedno pytanie o samego prezydenta Andrzeja Dudę, bo teraz wszyscy zastanawiają się, komentatorzy i publicyści, co zrobi Andrzej Duda w tej swojej teraz nadchodzącej kadencji, a to chyba zależy od tego, jakie będzie miał plany na życie po drugiej kadencji. Co może robić Andrzej Duda, gdy skończy już być prezydentem, panie profesorze? No cóż, moglibyśmy spędzić sobie, że sam o tym zdecyduje, może jeździć na nartach, pisać artykuły. Tak, ale czy może zostać przywódcą polskiej partii politycznej, może zostać przywódcą PiSu, czy raczej robić tylko karierę międzynarodową, jeżeli już? Oczywiście Andrzej Duda, kończąc karierę, będzie jak na polityka bardzo młody. Jak na polityka oczywiście tak wysokiej rangi. Więc trudno sobie wyobrazić w istocie pełną polityczną emeryturę. Doświadczenia dotychczasowych prezydentów pokazują jednak, że powrót do polityki byłego prezydenta jest niemal niemożliwy. Można się zastanawiać, z czego to wynika, na ile z naszej mentalności, że traktujemy postać prezydenta tak poważnie, że wszystkie inne role byłego prezydenta traktujemy jako niepoważne i nielicujące z godnością urzędu. No ale widzimy wyraźnie, że Lech Wałęsa zniknął w zasadzie z poważnej No to polityki. Chyba akurat przypadek odrębny i też wynikający z tego, jak się prezentuje publicznie Lech Wałęsa, no bo sam powaga... Tak, ale jego start w wyborach po przegranej, prawda, w 1995 roku, start w kolejnych wyborach zakończył się katastrofą. Aleksander Kwaśniewski, który tak jak Andrzej Duda wygrał dwukrotnie wybory prezydenckie, no jednak nie tylko nie zdołał jakby powrócić do jakichś symbolicznych ról, ale nawet próby wpływania przez niego na lewicę i centrum polskiej polityki też nie przyniosły mu sukcesów i niejednokrotnie partie przez niego wspierane uzyskiwały bardzo niskie wyniki. No, Bronisław Komorowski od czasu do czasu uczestniczy w publicznej
dyskusji i nic poza tym. Ba, nawet byli premierzy często mają problem z utrzymaniem się w polityce. Więc myślę, że tak naprawdę Andrzej Duda raczej musiałby orientować się na jakąś karierę w instytucjach międzynarodowych, głównie z poparciem Stanów Zjednoczonych w tej materii, ponieważ PiS no, nie należy do Europejskiej Partii Ludowej, głównej międzynarodówki partii prawicowych, więc to ten fakt bardzo by utrudniał poważne role europejskie związane z Unią. Natomiast jak sądzę, prezydent, korzystając ze swoich możliwości uczestnictwa w polityce, zapewne będzie dążył do tego, żeby jego najbliżsi współpracownicy mieli zagwarantowane Zjednoczonej Prawicy miękkie polityczne lądowanie po końcu jego kadencji. Myślę, że to jest tak naprawdę apogeum możliwości prezydenta jako podmiotu polityki w Polsce, gdy dobiega jego druga kadencja. Rozumiem, dobrze. Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę, a naszym słuchaczom bardzo dziękuję za uwagę i raz jeszcze zachęcam do wspierania naszej telewizji. Można to robić w sposób rozpisany pod nagraniem. Raz jeszcze dziękując, z panem Bogiem. Dziękuję.